Porozmawiajmy o konkretach: rodzina, praca, inwestycje. Pod tym hasłem poseł na Sejm RP Włodzimierz Karpiński spotkał się z mieszkańcami i samorządowcami Kraśnika. Spotkanie odbyło się 29 listopada. Poseł Włodzimierz Karpiński przybliżył działania Platformy Obywatelskiej. Kilkakrotnie podkreślił, że są pierwszym rządem, który nie jest zakładnikiem związków zawodowych i grup społecznych. Według posła media, szczególnie tabloidowe, stworzyły dramatyczną wizję kraju, w którym sprawujący rząd są przypadkowi, a rzeczywistość jest skandalicznie zła. Przeczy temu, co się dzieje na arenie europejskiej. Polska na arenie europejskiej powoduje, że Polak jest szefem Europarlamentu. Czyli 350-milionowa społeczność deleguje władztwo w jakimś określonym zakresie w ręce Polaków. Takie podejście, zdaniem posła Karpińskiego, nie godzi w interes rządzących, ale w obywateli. Podkreślił, że rządzenie nie powinno opierać się na wzajemnej walce. Bo miasto macie jedno bez względu na to, jak ono, w jakich relacjach są poglądy na jego rozwój. One mogą być sprzeczne, ale one nie mogą doprowadzać do autodestrukcji. Kolejnym punktem spotkania była dyskusja i przedstawienie przez obywateli i samorządowców nurtujących ich problemów. Spotkanie dzisiejsze było bardzo owocne i satysfakcjonujące dla mnie jako wójta gminy Zakrzówek, gdyż osobiście miałem okazję i możliwość zadania panu ministrowi Karpińskiemu pytań, które mnie interesują, o koncepcję i możliwości finansowania dróg w ramach Narodowego Planu Rozwoju i budowy dróg lokalnych, a także środki przeznaczone w ramach możliwości finansowania dróg z finansowania dróg powodziowych. I także inne kwestie odnośnie funkcjonowania administracji, a także cyfryzacji. Podczas rozmów z mieszkańcami, co zauważył sam poseł, nie było zbyt wiele problemów lokalnych, a więcej tych natury ogólnej. Problemy lokalnej społeczności tak naprawdę tutaj mocno nie wybrzmiały, bardziej mówiliśmy o sprawach natury generalnej. Spotkanie było skierowane do samorządowców. Miało na celu przeprowadzenie rozmów na temat administracji i tego, jak ułatwić przedstawicielom samorządów obsługę obywateli. Byli samorządowcy, poprosiłem ich o to, aby swoimi uwagami się podzielili, bo chcemy zastanowić się nad poprawą prawa w zakresie samorządów, żeby lepiej obsługiwali mieszkańców. Bo samorządy mają prawo narzekać na prawo, które było tworzone przez 23 lata. Przyszedł czas, żeby to zweryfikować. Poseł przybył do Kraśnika na zaproszenie doradcy prezydenta Lublina Wojciecha Wilka. Zapowiedział, że z chęcią ponownie odwiedzi Kraśnik.